Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu, które jest częścią festiwalu Ars Cameralis. Mieliśmy się spotkać dzisiaj w Teatrze Śląskim, ale z wiadomych względów spotykamy się w tej niejasnej, niepokojącej, mnie coraz bardziej przestrzeni online, a naszym gościem jest pan Jakub Żulczyk, pisarz, dziennikarz, scenarzysta, autor wielu książek, który debiutował bodaj w 2006 roku książką Zrób mi jakąś krzywdę, czyli wszystkie gry wideo są o miłości. Później napisał między innymi Radio Armagedon, Ślepnąc od świateł, Wzgórze psów i ostatnią książkę Czarne słońce. Przywołuję oczywiście tylko te najważniejsze w moim przekonaniu tytuły. Jakub Żulczyk jest także, jak pewnie Państwo wiedzą, scenarzystą, był współscenarzystą co najmniej dwóch seriali o wielkiej popularności, serialu Belfer i serialu Ślepnąc od świateł. Dobry wieczór, panie Jakubie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Witam bardzo serdecznie. Ja, zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać, mam do Państwa uwagę techniczną. Jeśli Państwo chcą zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę przesyłać je jakby do organizatorów za pomocą sieci. W stosownym czasie, jeśli Państwo będą chcieli pisarza coś zapytać, na pewno do tych pytań wrócimy. Mamy dzisiaj rozmawiać o utopii, o antyutopii, czy też dystopii, o absurdalności świata. Tak sobie myślę, że kiedy pojawiła się pana ostatnia książka, Czarne Słońce, która wydaje mi się doskonałym tekstem i kontekstem do rozmowy, zwłaszcza na temat dystopii, no to świat wyglądał jeszcze jednak trochę inaczej. To, co się stało ostatnio, to sprawiło w moim przekonaniu, że jako społeczność globalna jesteśmy w jakimś strasznym kryzysie, potężnym, jakimś, jakiejś studziennej, mam wrażenie, depresji, no, której źródłem oczywiście jest pandemia koronawirusa. To wszystko pogłębia to poczucie kresu, że tak powiem, pogłębia sytuacja w Polsce związana no, chociażby z protestami kobiet, chyba potężnymi, na pewno potężnymi kłopotami Kościoła katolickiego, które chyba też dość mocno jakby ciążą, nie ma chyba innej możliwości, na wszystkich obserwujących to, co się dzieje. No i rzeczywiście mam takie dojmujące wrażenie, że w istocie świat w ostatnich miesiącach dość radykalnie ujawnił swoją absurdalność. I pierwsze pytanie to jest takie, panie Jakubie, czy to jest najlepszy moment do rozmowy na temat utopii, dystopii, czy najgorszy właśnie? Jest to świetny moment moim zdaniem do rewizji programów i założeń. Może tak, od tego bym zaczął. Świat paradoksalnie przez to, że ta pandemia niby go zatrzymała, to mam wrażenie, że przez ostatnie miesiące potwornie przyspieszył. I pewne procesy, które być może inaczej wydarzałyby się powoli przez najbliższe lata, skupiły się, zogniskowały, stężyły tak w ogóle do miesięcy. I od dawna, może teraz powiem coś takiego niepotrzebnie metafizycznego, ale od dawna wszyscy gdzieś tak żyliśmy w jakimś poczuciu, że nadchodzi jakiś taki czas przesilenia, oczyszczenia. Wyobrażaliśmy go sobie na bardzo różny sposób, posiłkując się przede wszystkim takim imaginarium historycznym, tak? Wyobrażaliśmy sobie wojnę światową, wyobrażaliśmy sobie, nie wiem, wojnę nuklearną, wyobrażaliśmy sobie kryzys gospodarczy, wyobrażaliśmy sobie, że Ruscy wejdą, a jak Ruscy nie wejdą, to wejdzie ktoś inny i tak dalej, i tak dalej. Ale coraz bardziej te apokaliptyczne lęki się zagęszczały i mam wrażenie, że to, co teraz się dzieje, całe to pandemiczne przesilenie, ale też mnóstwo innych rzeczy, które dzieje się w środku tej pandemii, są właśnie tym momentem przesilenia, oczyszczenia i tak dalej. Ja nie patrzę na świat w sposób, żeby to było jasne, ja nie patrzę na świat w sposób nadprzyrodzony, metafizyczny, nie wierzę coś takiego jak jakieś przeznaczenie, jak jakaś droga, miejsce, do którego wszyscy dążymy. Nie jestem apokaliptykiem. Czarne Słońce, o którym mam nadzieję dzisiaj trochę pogadać, jest książką, która tak naprawdę wykpiwa tego typu jakieś intelektualne fantazje. Jest to książka antyromantyczna, antywizyjna, antymesjanistyczna.
moim zdaniem przynajmniej, która gdzieś tam tak naprawdę bardzo to wykpiwa, jak patrzę na świat tak bardzo przyczynowo-skutkowo, po heglowsku i uważam po prostu, że akcja powoduje reakcję. I to, co się teraz dzieje, to jest pewna reakcja, ale też w całej tej absurdalności tego, co się dzieje, ja też jakby dostrzegam, to może być dziwne dla niektórych, ale dostrzegam też bardzo dużo rzeczy pozytywnych. To ja bym zostawił dwie rzeczy. Metafizykę, bo absolutnie po lekturze oczywiście pana książek, osobliwie zaś Czarnego Słońca, nie chciałbym i nie byłbym gotów na tak brawurową tezę, że jest pan metafizykiem, aczkolwiek zostawiam ten wątek związany z Kościołem, katolicyzmem i jednak w jakimś sensie chrześcijaństwem. W końcu pojawia się Jezus pana powieści na moment później. Podobnie jak na ciut później chciałbym zostawić ten wątek pozytywów, które nam jakby takich lub innych być może przynosi pandemia. Najpierw chciałbym na chwilę zajrzeć jednak do Czarnego Słońca, bo to jest powieść, ja nie wiem, czy pan się jakby chętnie zgadza na to, ale to jednak jest powieść o cechach dystopijnych wyraźnie. Jej akcja rozgrywa się właściwie niebezpiecznie bliskiej przyszłości. Niebezpiecznie bliskiej przyszłości, to jest za kilkanaście lat, 15 może, tak? I państwem polskim rządzi wtedy skrajnie klerykalny, faszystowski rząd pod kierownictwem ojca premiera. Jego gabinet składa się wyłącznie z księży, my już jesteśmy poza Unią Europejską, ponieważ udało nam się szczęśliwie odkryć potężne złoża ropy gdzieś tam na dnie Bałtyku. No, to jest w Bieszczadach, jest jeszcze czarna polska administracja, tam są budowane obozy koncentracyjne, tak? Generalnie rzeczy straszne się dzieją. I jak przeczytałem tą książkę, to też miałem taką myśl, jakby, że coś stało się jakby też z naszymi wspólnotami jakby na świecie, także oczywiście w Polsce, to bardzo wyraźnie było widać i jest właściwie widać w tej chwili w Ameryce, jakby gdzie ciągle chyba trwa liczenie głosów, jest prezydent elekt, ale nie akceptowany przez prawie dokładnie połowę tego wielkiego kraju. Coś takiego stało się także. Nie wchodźmy na Stany, bo ja jestem Amerykanistą z wykształcenia i zaraz po prostu będziemy godzinę gadać o Stanach Zjednoczonych. Dobra, to przywołuję tylko jako przykład i już zmierzam do, bo to są takie długie wstępy, ale już zmierzam do pytania. Jesteśmy pęknięci w wielu miejscach świata jakby na dwie różne części, te nasze społeczności czy wspólnoty są po prostu prawie dokładnie tak jakby w takim samym stopniu rozdarte. I czy nie jest jakby tak, że dystopia... Nawet jeśli jest ona oparta, tak jak Czarne Słońce, na hiperboli, tak jakby, ja rozumiem gest literacki czy formy, która w przypadku dystopii musi wyjaskrawiać pewne rzeczy, tak sobie to myślę, więc czy nie jest tak, że dystopia działa silniej właśnie w takich społecznościach niespolaryzowanych, tak? Ponieważ to jest moja teza, dystopie są może słabsze właśnie dlatego, że zawsze dla połowy społeczeństwa to one mogą być wcieleniem marzeń. Tak, to jest ciekawe, co pan mówi, bo znaczy, zaraz zacznę kłócić się z pana pytaniem, ale najpierw się zgodzę. No oczywiście, jakby pisząc Czarne Słońce, chciałem zajrzeć, włożyć rękę w to jądro ciemności, w to takie prawicowo-katolicko-narodowo-romantyczne imaginarium, ponieważ jakby prawica skrajna w Polsce i jakby prawica katolicka i tak dalej posługuje się nie imaginarium pozytywistycznym, tylko imaginarium romantycznym, cierpiętniczym, mesjanistycznym, straceńczym, symboliką krwi i tak dalej, i tak dalej. To już dużo mądrzejsi ludzie ode mnie o tym mówili i pisali, chociażby świętej pamięci profesor Janion. Ale w to dokładnie chciałem włożyć łapę i na swój sposób, swoim językiem, który mi się wydawał tego najbardziej adekwatny, czyli językiem popu, groteski, przegięcia, bluzgu, postaci gruza, który jest trochę jak Lobo, trochę jak Terminator, trochę jak, nie wiem, Alex z Mechanicznej Pomarańczy, to wszystko gdzieś tam zbudować.
Także tak, oczywiście. I ja chciałem po prostu w tym imaginarium wyobrażałem sobie tak naprawdę o co im chodzi, no, jakie po prostu, co oni mają w baniach, tak, jakie to jest ich tak naprawdę, co oni sobie wyobrażają, z czego oni chcą, pod co się masturbują i tak dalej i gdzieś tam osadzić akcję mojej powieści. Oczywiście, że tak. I chciałem tak naprawdę w ten sposób wykpić to i pokazać, że no, to nie są oni, jakby skrajna marzenia skrajnej prawicy, która de facto w tym momencie przejęła władzę w Polsce, ponieważ to, co się dzieje teraz, zaostrzenie tego w cudzysłowie kompromisu aborcyjnego i narracja, jaka w ogóle obowiązuje polityczna w Polsce, jest dowodem na to, że w ogóle w PiSie samym jako takim władzę przejęła frakcja, nazwijmy to skinheadów, czyli po prostu takiej no, skrajnej prawicy, która zaszachowała politycznie gdzieś tam tych starszych polityków, czy bardziej umiarkowanych, takich jak Kaczyński. A drugi, poza tym oczywiście władzę od 30 lat symboliczną, moralną i tak dalej sprawuje w Polsce kler. I to jest to rozpoznanie w czarnym słońcu. Natomiast uważam, że tak naprawdę to te marzenia są puste, one są wydrążone. One po prostu są jakby kulawe u samej swojej, jakby u samego swojego fundamentu. I problem jest taki, i teraz dochodzę do tej polaryzacji, bo wie pan, ja bym Polski do Stanów nie przykładał, ponieważ w Stanach społeczeństwo jest nieporównywalnie bardziej spolaryzowane niż u nas, ponieważ w Stanach rzeczywiście są po prostu dwa duże bloki polityczne i bardzo dużo różnych narracji, oczywiście te bloki nie są jednolite i mają swoje odcienie, jakby republikanie są bardziej centrowi i bardziej prawicowi, demokraci są bardziej centrowi i bardziej lewicowi, ale generalnie przez to, że u nich się jest taki system dwupartyjny, to rzeczywiście ten kraj można powiedzieć, że jest naprawdę podzielony na pół. Natomiast u nas tak trochę nie jest. U nas te bloki są takie na glinianych nogach i u nas na pewno nie można powiedzieć, że jest monolit jakiś po tej lewej stronie czy w centrum, ani tym bardziej nie można powiedzieć, że jest po tej prawej stronie. To, co się teraz dzieje z prawicą na naszych oczach, to jest powrót do czasów AWS-u, po prostu tak zwanego rozbicia kłótni wszystkich ze wszystkimi i tak dalej. I bardzo dobrze, niech kłócą się, to może przestaną w końcu rządzić, bo są w tym równie groźni i głupi, jak nieudolni. I ja tak samo, wracając do społeczeństwa, ja nie myślę, nie uważam, żeby to społeczeństwo polskie było podzielone na pół. Ono, jeśli już miałbym na swoje jakieś domorosłe analizy jakby się kierować, to ono jest podzielone co najmniej na cztery części. Ponieważ jest ta skrajna taka prawica po prostu katolicka, jakby taka bezwzględna, powiedziałbym, taka powiedzmy ludzie tacy bezwzględnie katolicy po prostu prawicowi, czyli są ludzie powiedzmy tacy bardziej umiarkowani wyborcy prawicy zdroworozsądkowi, są wyborcy centrowi, tak zwana po prostu klasa, nazwijmy to średnia, mieszczańska i tak dalej, no i są też jakby wyborcy po prostu lewicy, których de facto niestety takich prawdziwych wyborców lewicy niestety obawiam się, że jak na ten moment wciąż może być najmniej. I owszem, jakby to super, że niechęć do PiSu zaczęła jednoczyć tę większość Polaków niechętną PiSowi, ale to nie jest tak proste w Polsce. Tak, uważam. I niestety to, co się po prostu teraz dzieje, to widzimy na własnych oczach, że pozwolono przejąć w Polsce władzę ekstremistom. A ekstremiści to nie jest połowa Polski, bo to samo w sobie byłoby szkodliwą narracją. Więc o tych mokrych snach, tych masturbacyjnych fantazjach ekstremistów, którzy niestety narzucają dzisiaj w Polsce dyskurs. O tym jest ta powieść. Wspomniał pan o formie tej powieści, takiej właśnie, w moim przekonaniu ciekawej, choć jak przejrzałem taką jakby recepcję, to wydaje mi się,
że tutaj były formułowane jakieś zarzuty wobec tej powieści. Ja nie chcę powiedzieć, że była pełna jasność. Ostatnią rzecz, o której myślę, to jest to, żeby pisarz przejmował się tym lub tamtym tekstem krytycznym, ale były takie zarzuty podnoszone. Jakoby ta forma jakby komiksowa, slapstickowa, jakby taka trochę, jakby nie trochę, mocno przerysowana, ale jednak silnie zanurzona czy zakorzeniona w popkulturze, nie była adekwatną formą do tej opowieści, która tam się jakby, która tam się no, objawia. Skąd w ogóle pomysł? Jakby, dlaczego pan taki sięgnął po, pisząc o rzeczach w gruncie rzeczy niezwykle poważnych, sięgnął po takie instrumentarium no, popkulturowe, nazwijmy to. Znaczy, może najpierw odnoszę się do tych zarzutów, no to jest o tym, że po prostu jakieś takie myślenie, nazwijmy to polonistyczne i taki po prostu świętokrowizm w tworzeniu pewnych jakby na bieżąco kanonów literatury w Polsce i obwoływaniu coraz to nowych mistrzów, po prostu to jest, no wyrządziło to naprawdę wielką krzywdę kulturze polskiej i której no brakuje jakiegoś, nie wiem, no kurczę, oddechu, luzu i tak dalej. Jest tyle książek napisanych na najwyższym C w polskiej literaturze ostatnich lat, o II wojnie światowej, o jej konsekwencjach, o totalitaryzmach i tak dalej, i tak dalej. Jest tyle tych wszystkich myśliwskich, rylskich, chwinów i tak dalej, i tak dalej, że jak ktoś ma potrzebę czytać tak zwaną literaturę wysoką, po prostu zagraną z takim, kurczę, naprawdę symfonicznym nerwem, albo gdzieś tam, no seriozną, to ma to mu życia nie starczy, żeby to wszystko przeczytać, więc jakby temu jednemu mojemu czarnemu słońcu bardzo prosiłbym o pozwolenie i glejt na... spróbuję odsunąć mikrofon od ust. Glejt na funkcjonowanie. Forma wydała mi się od początku, znaczy to było tak, pierwszy pomysł na tę książkę był moim zdaniem na taką bardziej realistyczną powieść, bardziej taką, powiedzmy, przy ziemi, że to miałaby być trochę taka książka, która by ze Ślepnąc od światem i Wzgórzem psów tworzyła pewnego rodzaju trylogię, czy to bardziej byłby ten sposób narracji i tam rzeczywiście miał być bohaterem neonazista, albo taki skinhead po prostu, i rzecz się miała dziać na początku lat 90. podczas tak zwanego, nie wiem, czy pan kojarzy takie wydarzenie, pogromu w Mławie. Mhm. Kiedy na parę dni wybuchła taka lokalna wojna pomiędzy mieszkańcami miasta a mniejszością cygańską. Sprowokowana przez to, że... Znaczy tam było bardzo duże napięcie już od dawna, ale tam bodajże chyba syn króla cyganów zabił dziewczynę, w sensie no nieumyślnie potrącił ją samochodem i to sprowokowało tam zamieszki w mieście. I ta książka miała być takim realistycznie dziać się podczas tych zamieszek. Jednak w pewnym momencie jakby ja się trochę tej książki przestraszyłem, a może nawet nie przestraszyłem, tylko jakby doszedłem do wniosku, że ona po prostu mi źle wyjdzie, natomiast mnie ciągnie w zupełnie innym kierunku i po prostu jeśli ta książka ma być jakimś zabraniem głosu moim, powiedzeniem no pasaran, ma być pewną deklaracją, ale też ma być pewną satyrą, wyśmianiem, bo ja uważam, że jakby wrogów należy wyśmiewać, zło należy wyśmiać. To jest moja jakby moja metoda walki. Uważam, że traktując zło cały czas poważnie, przydajemy mu powagi, przydajemy mu racji bytu, a po prostu ze zła należy rechotać i na zło należy pluć i mieszać je z błotem. I to chciałem zrobić Czarnym Słońcem i wniosku, że taka poważna powieść, w której będzie gdzieś tam, nie wiem, no, która będzie skoncentrowana na jakimś realizmie i tak dalej, i tak dalej. Owszem, to mogłaby być niezła książka, zwłaszcza gdybym się do niej jakoś tam przyłożył, jeśli chodzi o research, faktografię i tak dalej, ale nie miałaby jednak tej siły wyrazu. Ja chciałem też, żeby Czarne Słońce było książką taką, która rzeczywiście może kogoś obrzydzić, kogoś może zdegustować, a może sprawić, że jakby będzie wbrew czyjemuś poglądowi na literaturę. Jakby w muzyce było tak, że zawsze z faszyzmem walczył punk rock, który jest muzyką brudną, brzydką i prostą. Jakby nie...
20-minutowe, jakby bardzo złożone instrumentalne kompozycje, jakby ze złem walczą trochę słabiej, chociaż wspaniale się ich może czasami słucha. I chciałem też, żeby tę siłę taką punk rockową miało Czarne Słońce i a to był kierunek na ten punk rock, tak? Jakby nie patrzeć. Rzeczywiście, ja już wspomniałem, że się przesadnia, czy hiperbola, czy takie jakby, że tak powiem, wyżyłowanie tej książki, no jest bardzo dojmująco widoczne, czy się nie sposób od tego uciec. Jeśli jednak założymy na chwilę, że właśnie przesadnia jest jakby także jedną z takich gatunkowych cech dystopii właśnie, to musimy też powiedzieć jeszcze jedną rzecz z takim przedrostkiem hiper jakby w nazwie, mianowicie o czymś takim, co nazwałbym najchętniej roboczo hipertrofią jakby cielesności, czy też fizjologii. Znaczy, w tej powieści jest coś takiego, że bierze się tą książkę i tam naprawdę wszelkie rodzaju wydzieliny, jakby, jakie tylko mogę sobie wyobrazić, no one tam jakby znajdują swoje ujście, tak? I ta książka rzeczywiście jakby ona jest, no w tym sensie jakby daje w gębę, jakby tak, przepraszam za tą, za kolokwializm, tak, tak. Tego sformułowania. Dlaczego o tym mówię i dlaczego o to chcę zapytać? Dlatego, że dystopie takie klasyczne, na przykład takie jak pisał Orwell z jego kanoniczną oczywiście książką Rok 1984, takie jakby represyjne w tym sensie, że one się zasadzały na opisie władzy totalnej, która poprzez przemoc, te sprawowanie jakby rozmaitej kontroli nad życiem obywateli, zmierzała jednak do zawłaszczenia ducha. Tak, znaczy, no, przede wszystkim. Natomiast z pana powieści, tak oczywiście ja ją czytam, jakby wyłania się taki koncept jakoby dla zawłaszczenia jakby społecznością, wspólnotą, może nawet istotniejsze, nie wiem czy istotniejsze, to jest właśnie pytanie, czy chodzi jakby też o zawłaszczenie ciała jakby, nie? To wydaje mi się bardzo istotne, jakby na co pan zwraca uwagę. Wydaje mi się, że nazizm, faszyzm były zawsze bardzo jakby skupione na cielesności i rozerotyzowane. Faszyzm i wszystkie potem skrajnie prawicowe ruchy, które się do niego odwoływały, zawsze gdzieś tam były oparte na kulcie ciała i takiej w ogóle symbolice fizycznej siły i w ogóle paradygmacie fizycznej siły. Do dzisiaj ta skrajna prawica to poza tym, że jakby no też ta uniformizacja, ten jakby design, to jest jeden taki taka wizerunkowa jednorodność, to jest jedno, ale drugie kult siły, rasowej czystości, prężności i tak dalej, to jest absolutnie wpisane w tę narrację i to też zawsze mi się wydawało, że jest to o pewnej takiej represjonowanej seksualności, o wypartych skłonnościach, że represjonowana seksualność zawsze wybucha na zewnątrz agresją. Dlatego to były dla mnie dosyć takie oczywiste tropy, których używałem pisząc tę książkę. Dla mnie to było oczywiste. To nie chodziło o to tylko, żeby wkurzyć po prostu tam naziolków, że każdy naziolek to jest kryptogej. Chociaż oczywiście jakby też podczas tej książki, podczas researchu do tej książki, no wpadłem na różne ciekawostki, na przykład na to, że ruch Nazi Gay Skinheads w Wielkiej Brytanii w latach 80. bardzo popularny, który miał swoje ziny, gazety, kręcił swoje filmy porno, był bardzo, bardzo popularnym zjawiskiem. I dla mnie to był naturalny kierunek poruszania się, nie? I nawet ta polska skrajna prawica, która jest naprawdę głupia w swoich jakichś, no już nie mówię, że rozpoznaniach, ale jakby też w swoich, jakby powiedzmy tym w swoim PR-ze, designie, opakowaniu, tym co oni mówią, w tej symbolice, też nawiązują do jakichś tam po prostu figur żołnierzy, wojów, braterstwa, po prostu jakby jakiejś takiej
kamraderii, żeby tak to powiedzieć po angielsku. No to jest wszystko oczywiście bardzo seksualne, bardzo podszyte w ogóle też homoseksualnością. Dla mnie to były oczywiste tropy. A że jakby Gruz w tej swojej gwałtowności, w tej swojej jakby takim szale, jakby cały czas jest taki hiper fizjologiczny, że tam jest po prostu taka zwierzęcość, to, że on tam cały czas jest po prostu jakiś tej krew i sperma i gówno i wydzieliny i wybroczyny, no cała tam no, ręka, noga, mózg na ścianie, tak? To też trochę wynika właśnie z tego, z takiej... W Czarnym Słońcu uważam, jedna taka ważna myśl jest to, że w ogóle ideologia jest wtórna względem pewnej emocji, pewnego stanu ciała, pewnej wściekłości, właśnie pewnej w ogóle frustracji seksualnej, fizycznej i tak dalej, pewnego gniewu też społecznego, albo też zwykłej agresji, zwykłej, tępej, nienazwanej agresji. Dopiero na to jakby zachodzi takie oprogramowanie ideologiczne, które nadaje temu w ogóle tej agresji, tej wściekłości pewien kierunek. I ta fizjologia też trochę moim zdaniem łączy się właśnie z tym. Wspomniał pan o gniewie. To jest też moje przekonanie, jakieś ważne słowo jakby dla tej książki. Chciałem pana zapytać o rzecz następującą. Czy pan by się zgodził z taką tezą, że my dzisiaj... Gniew jest też ważną emocją społeczną, jakby to teraz jakby oczywiście wyraźnie widać. Chciałem zapytać, czy pan by się zgodził z taką myślą o to, że dzisiaj jakby społeczności, bo ja wiem, że to zabrzmi paradoksalnie w kontekście tego, co dzisiaj jakby widzimy ciągle jeszcze, choć słabnące, ale jednak na ulicach, że dzisiaj mamy wielkie kłopoty z wyrażaniem gniewu, ale w tym sensie, że kiedyś były takie czasy, nie tak jeszcze dawno, że jeśli, nie wiem, polityk A obiecywał coś w wyborach takich lub innych i jeśli doszedł do władzy, to w trakcie swojej kadencji nie realizował swoich obietnic, no mogliśmy wyjść jakby na ulicę, mogliśmy przeciwko temu protestować, bo w gruncie rzeczy wiedzieliśmy przeciwko temu, ponieważ nie wypadało, tak jak to dzisiaj się często dzieje, powiedzieć raz A, raz B, a raz C. Dzisiaj natomiast mam wrażenie, i o tym też myślałem podczas lektury pana Czarnego Słońca, panie Jakubie, że dzisiaj jest jakby straszny kłopot z tym, tak? No bo jeśli mamy polityka, który dzisiaj mówi A, jutro mówi B, potem mówi C, a czwartego dnia mówi, że on tego w ogóle nie mówił, a na koniec mówi, że to jest jakby tylko twoja opinia, to mam wrażenie, że my właściwie zagubiliśmy jakby to, przeciwko czemu mamy protestować, jakby, nie? Że jakby nie wiadomo, przeciwko czemu ostatecznie ten gniew należałoby skierować i być może to, co się dzieje w tej chwili jakby w kontekście kobiet jest właśnie także tego dowodem, ponieważ tutaj jest bardzo jasno określone jakby o co chodzi. Co pan na to? To znaczy nie wydaje mi się, wie pan co, żeby ludzie protestowali przeciwko temu, jakby w całej historii świata ludzie nie protestowali przeciwko temu, że jakiś polityk nie spełnił obietnic wyborczych, bo też wydaje mi się, jest taka chyba niepisana umowa między ludźmi a politykami, że tych obietnic wyborczych spełnia się co najwyżej część, o ile to możliwe. Chodzi bardziej o to, że polityk swoimi obietnicami wyborczymi ma pokazać jakby w ogóle pewien kierunek, w który będzie się starał przetransformować kraj, społeczeństwo, prawodawstwo i tak dalej. Pokazuje pewien wektor. Natomiast wydaje mi się, że przeciwko czemu protestować? Po pierwsze, doskonale wiemy, przeciwko czemu teraz w Polsce protestować. To nie jest tak, że ktoś jest w tej materii pogubiony. Jakby no po prostu... Przede wszystkim wydaje mi się, wektory są dwa. Patriarchat szeroko pojęty, instrumentalne traktowanie kobiet w każdej w ogóle tak naprawdę dziedzinie życia oraz po prostu zabieranie kobietom elementarnych praw do decydowania o własnym ciele, zmuszanie, torturowanie ich działaniami legislacyjnymi. To jest jeden kierunek. Drugim kierunkiem jest po prostu kompletna niekompetencja władzy w radzeniu sobie po prostu przede wszystkim no, z pandemią COVID-19,
jej nadużycia, ale jej bezradność, ale też no, ewidentne po prostu finansowe oszustwa, które się dzieją. No i trzecim kierunkiem jest wszechwładza, bezczelność i po prostu czyste zło, którym jest obecnie, który przepotwarzył się, zmutował Kościół katolicki w Polsce. Ludzie zwyczajnie mają tego dość, to nie są nieokreślone kierunki, wie pan, to są bardzo konkretne kierunki, przeciwko którym po prostu jest przeciwna większość społeczeństwa, w tym jestem o tym przekonany część wyborców PiS-u, bo nie każdy z wyborców PiS-u, z tych 4 milionów ludzi, czy ile tam na nich zagłosowało, pisał się na to, co się teraz dzieje. I to jest oczywiste. Natomiast jest jeszcze taka szersza refleksja. Ponieważ oczywiście każdy kwiat, żeby wyrosnąć, musi mieć jakieś gówno, tak? Pod sobą, żeby z tego gówna wyrosnąć. I ten po prostu, nazwijmy to w cudzysłowie, ten kurczę kwiat faszyzmu w Polsce też wyrósł i tej, prawda, tej ekstremy prawicowej, która w garniturach przedarła się do Sejmu, do ministerstw, do prokuratury generalnej i tak dalej, i tak dalej, ma jakieś podłoże, tak? No i w tym przypadku, jeśli chodzi o Polskę, to moim zdaniem tym podłożem jest to, że przez ostatnie 30 lat nikt, kto rządził Polską, czy kościelna prawica spod znaku AWS-u, ZKN-u i tak dalej, czy po prostu to taki centrowici liberałowie, czyli Unia Wolności, następnie Platforma, czy postkomuniści, nikt nie zadbał o podstawową jedną rzecz, nie przyjrzał się jednej rzeczy, że po 50 latach komuny absolutnie w Polsce, i to nie jest moje rozpoznanie, bo ja nie jestem aż taki mądry, tylko to jest rozpoznanie Janka Śpiewaka, ale ja się pod nim w pełni podpisuję, że po 50 latach komuny w Polsce totalnej jakby pauperyzacji i takiej patologii uległa po prostu sama tkanka stosunków społecznych, że jakby w Polsce nie ma jakby smarem tak zwanego stosunku społecznego, nie jest zaufanie, tylko jest po prostu w Polsce wciąż na poziomie takim mentalnym, pomimo tego, że my jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, pomimo tego, że jesteśmy państwem jednak praworządnym, demokratycznym, wolnym, pomimo tego, że u nas do władzy doszli ekstremiści, my wciąż w takim państwie żyjemy i wciąż musimy zrobić wszystko, aby to zachować, to gdzieś w tym państwie po prostu przez jakby wciąż panuje gdzieś tam takie prawo dżungli, które po prostu zapanowało w nim na początku lat 90. i żaden z polityków po prostu nie zaproponował narracji alternatywnej, nie spróbował stworzyć, zbudować odpowiedzialnego, współpracującego ze sobą społeczeństwa, tylko dostał zdemoralizowane, rozbite społeczeństwo, które bardzo łatwo napuszczać po prostu jednych na, w którym bardzo łatwo napuszczać jednych na drugich. I też ta bezwzględność pewna, taka liberalna, która zapanowała w Polsce, i pewna też bezkarność. I też tutaj na pewno tutaj przyklasnę pewnym takim bardziej, co bardziej radykalnym głosom na lewicy, ale uważam, że to jest prawda, że to jest słuszne rozpoznanie, że jakby instrumentalne używanie społeczeństwa, zwłaszcza jego totalnie tych biedniejszych warstw, instrumentalne używanie ich do swoich celów, zaowocowało tym, co mamy dzisiaj. Okej, zostawiliśmy sobie na odpowiedniejszy niż początek moment sprawę Kościoła katolickiego. Chciałbym jej jednak trochę dotknąć, dlatego że jednak w czarnym słońcu jakby dostrzegam jednak coś w rodzaju krytyki jakby Kościoła jako instytucji, ale też trudno tego nie dostrzec. No tak, no musiałbym jakby kompletnie tego nie czytać, jakby to jest jasne, to był eufemizm, tak? Główny bohater, tak? Dominujący jakby narrator tej powieści, bo mówię w tym sensie, że ich tam jest dwóch, jakby ten jest jakby bardziej obecny. Wspomniany kilkakrotnie już tutaj Gruz, no on jest, oprócz tego, że jest członkiem organizacji Prawdziwy Faszyzm, to w pewnej chwili otrzymuje taką misję, tak? Że musi przewieźć z obozu w Bieszczadach dziecko, tak? Do ojca premiera. No, tym dzieckiem jest oczywiście Jezus, tak, który ponownie wstąpił na ziemię, matka, która jest pewnie kolejnym wcieleniem Maryi. No i dzisiaj w Polsce no, kościół instytucjonalny, to on się chyba wali jakby na naszych oczach. Jakby mam takie poczucie, że on jakby jest kompletnym, definitywnym
upadku i chyba dzisiaj możemy już tylko mówić, jakby co zrobić ci, którym zależy, jakby co zrobić po tym upadku. Jakby. Ale czy pana zdaniem jakby Kościół jest potrzebny? Czy to w ogóle ma jakiś sens, jakby, żeby on jakby dalej istniał? I jak pan odpowiedziałby, zadam je jakby w secie takim te pytania, na drugie pytanie, czy jest potrzebna religia nam ciągle? Jakby, nie? Czy to jest jakby coś takiego, co nas jeszcze jakoś jakby ciągle trzyma, chociażby jako coś w rodzaju tego, o czym pan mówił, że nam bardzo brakuje, czyli jakiegoś albo jednego z rodzaju swoich społecznych? Ja powiem panu tak. Cała ta patologia, którą my dzisiaj mamy, wynika z zadawanych sobie od dekad pytań w Polsce, zadawanych sobie zarówno przez lewicę, jak i prawicę, bo takie pytania sobie zadawali po prostu i Kaczyński, i Michnik, i każdy sobie te pytania zadawał, czy Kościół jest potrzebny Polsce, czy Kościół jest potrzebny narodowi, czy Kościół jest potrzebny. Cała ta patologia wynika z zadawania sobie w ogóle tych pytań, uważam, i dopuszczania w ogóle przez zadawanie tych pytań i włączanie do dyskusji hierarchów Kościoła, przez to, że potem ci hierarchowie stali się tak naprawdę współrządzącymi w wymiarze symbolicznym i w wymiarze moralnym, ale też tak naprawdę stawali się monarchami w Polsce, co po niektórzy, tak jak Wyszyński czy potem Wojtyła. Kościół nie jest potrzebny Polsce. Kościół nie jest potrzebny narodowi, Kościół nie jest potrzebny jako jakiekolwiek spoiwo społeczne. Kościół jest potrzebny ludziom wierzącym. I tyle. Kościół jest potrzebny ludziom religijnym. Kościół jest potrzebny ludziom, którzy mają potrzebę duchową praktyki religijnej albo potrzebę uczestniczenia we wspólnocie, jaką jest parafia. I tyle. I ludzie mają w Polsce tę potrzebę, to jest coś koło 40-50% ludzi w tym momencie, to są czynni katolicy chodzący do kościoła i tyle, im jest kościół potrzebny, ale nie jest potrzebny państwu polskiemu, nie jest potrzebny prawu polskiemu, nie jest potrzebny funkcjonowaniu Polski i tak dalej. I to jest podstawowa rzecz. Jakby pierwszą, kościół w tym momencie jest w stanie totalnej moralnej gangreny, przeżerającej go od środka u samych jego struktur gdzieś w sercu w Watykanie, stracił jakąkolwiek moralną po prostu rękojmie do występowania w jakichkolwiek sprawach. Rządzący nim Franciszek po prostu sprawia wrażenie takiego Gorbaczowa, który jest po prostu próbuje tu zaprowadzić nieudolnie jakąś pierostrojkę. I oczywiście to jest też tak, że przede wszystkim Kościół jest wciąż strasznie bogatą instytucją i tak łatwo nie odejdzie z naszego życia. Ale podstawową rzeczą, która w Polsce doprowadzi do uzdrowienia i państwa, jestem nawet przekonany, chociaż nie jest, w ogóle nie myślę tymi kategoriami, ale też samego Kościoła, jest zerwanie konkordatu, opodatkowanie Kościoła, wyjęcie, kompletne rozerwanie Kościoła z państwem, jakby dbanie o odpowiedzialność, po prostu to, że ksiądz jest obywatelem takiej samej kategorii jak reszta ludzi, które ponosi odpowiedzialność cywilną, prawną, bo na razie w Polsce ksiądz nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, cywilno-prawnej, przynajmniej za przestępstwa seksualne i po prostu no jakby rozszczepienie tego. I kiedy doprowadzimy do tego, wyjmiemy po prostu moralność Kościoła katolickiego z naszego prawodawstwa, przestaniemy traktować etykę katolicką jako etykę uniwersalną, przestaniemy wmawiać sobie i innym, że coś takiego jak etyka uniwersalna nie istnieje, przestaniemy powtarzać te wszystkie bzdury Michnika, który mówił po prostu, że bez katolicyzmu czeka nas jakaś, nie wiem, tutaj moralność tramwajowa i tak dalej, przestaniemy myśleć o sobie de facto jako o kraju wschodnim, to jeśli to się stanie, to uzdrowi to nas, uzdrowi państwo i też pomoże wiernym, bo uzdrowi ich Kościół. I dla mnie to są rzeczy oczywiste. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. To jest po prostu jak 2+2. Jeśli ktoś po drugiej stronie, próbując być jakimś adwersarzem, zaczyna jakiś po prostu używać jakichś kleszych argumentów, że ktoś chrześcijan chce prześladować, ktoś im chce zabronić jakiejś praktyki religijnej, ktoś im chce po prostu coś profanować, niszczyć i tak dalej.
po prostu albo ma złą wolę, albo jest zwyczajnym idiotą, bo nikomu na pewno o to nie chodzi. Natomiast my musimy przestać żyć w Talibanie. I to jest ta podstawowa rzecz. Natomiast pyta pan, czy ludzie potrzebują religii. Na pewno ludzie potrzebują religii. Ja sam jestem człowiekiem praktykującym religię, ponieważ jestem związany z sangą buddyjską. Co prawda też mówienie o tym trochę mi głupio mówiąc o tym, bo akurat jestem bardzo słabym praktykującym buddystą i od bardzo dawna tam nie byłem, również ze względu na COVID, ale czuję się gdzieś tam z myślą buddyjską i filozofią buddyjską i praktyką buddyjską związany, więc gdzieś tam można byłoby powiedzieć, że bywam w tych tygodniach, kiedy pamiętam o lekturze jakichś tam tekstów i o medytacji, można powiedzieć, że jestem człowiekiem religijnym i mam gdzieś tam jakąś potrzebę przynależenia do wspólnoty, ale nie wyobrażam sobie, aby wspólnota, do której należę, w ogóle tworzyła jakieś prawo zwyczajowe w Polsce. Oprócz tego, że jesteśmy jakby, że buddyści w Polsce są taką totalną mniejszością, jakby jest nas w Polsce, nie wiem, tam parę tysięcy osób, tak? Ale może kilkanaście. Ale to ja sobie tego nie wyobrażam. Ludzie zawsze będą mieli jakby potrzebę łączenia się w różne wspólnoty, bo to jest jakby w nas biologiczne, to jest tak, to jest atawizm, tak? Jesteśmy tego typu zwierzętami, że jakby łączymy się we wspólnoty po to, żeby po prostu funkcjonować normalnie. Ale jakby jest też pewne prawo dotyczące tych wspólnot. Tak mi się wydaje. To żeby zakończyć ten wątek, to jeszcze jedno pytanie, no bo jednak ten Jezus się tam pojawia. Zastanawiam się, czy w związku z tym, że jednak umieścił go pan w swojej powieści jakoś, czy on, no może jest jednak trochę dla pana interesujący, nie wiem, to nie mam pojęcia. Tak. Jezus jest fascynującą postacią, tak samo jak, nie wiem, Budda jest dla mnie fascynującą postacią. Ja nie zadaję sobie pytań, czy Jezus był prawdziwy. Moim zdaniem to nie ma sensu. Nie znam żadnego buddysty, który by sobie zadawał pytanie, czy Budda jest prawdziwy. Nikt nie wie tego tak naprawdę. Ważna jest pewna figura, którą on reprezentuje. Ważne jest to, czym on tak naprawdę jest. I tak samo chyba z Jezusem jest ważne, czym on tak naprawdę jest. Jezus powiedział wspaniałe rzeczy. Jezus powiedział rzeczy, których nie powiedział prawie nikt inny w historii. Powiedział rzeczy po prostu totalnie rewolucyjne, ale też gdzieś tam totalnie fundamentalne. Dla mnie Jezus jako figura to jest emanacja po prostu takiej czystej empatii, czystego człowieczeństwa, czystego po prostu gdzieś tam zrozumienia dla drugiego człowieka, a przede wszystkim prymatu człowieczeństwa, miłości nad tradycją, rytuałem, strukturą i tak dalej. Dla mnie ja nie wierzę w Jezusa metafizycznego i nie wierzę w takie sakrum chrześcijańskie, jakby nie wierzę w duchowość chrześcijańską, nie wierzę w zbawienie i tak dalej, ale jakby gdzieś tam, no, Jezus jest dla mnie kulturowym punktem odniesienia i moralnym punktem odniesienia, jakby nie był. Jestem przeciwny jednemu, Jezus jest wszystkim, czymkolwiek Jezus jest. Czy jest kiedyś żywym człowiekiem, który żył kiedyś? Czy jest, tak jak twierdzi Biblia, istotą nadprzyrodzoną? Czy po prostu jest ideą? To czymkolwiek by nie był, na pewno jest wszystkim, czym nie jest teraz Kościół katolicki w Polsce i na świecie. Okej, chciałbym jeszcze na moment wrócić do sprawy dystopii, ponieważ w jednym z wywiadów przeczytałem takie zdanie, bo spodobało mi się ono. Mianowicie pan powiedział, że napisałem dystopię Tarnowa i Świebodzina. Tak pan powiedział o Czarnym Słońcu. I trochę oczywiście tak. Natychmiast się zacząłem zastanawiać, czym różni się na przykład dystopia właśnie Tarnowa, Świebodzina, czy tam, nie wiem, Piekar Śląskich, tak? Od dystopii Berlina, Nowego Jorku, czy chociażby Warszawy. Czy każdy ma taką dystopię, na jaką zasłużył po prostu? To znaczy, to jest tak, no bo zaraz ktoś się odezwie z Tarnowa i będzie obrażony i powie, że tutaj coś ciśniemy w Tarnów albo w Świebodzin, co absolutnie nie jest jakby tutaj niczyim zamiarem. Mi chodzi o to, że gdzieś tam Polska
jako kraj, jako przestrzeń namacalna, nie jako idea, ale pewna taka namacalna przestrzeń, ma pewien swój estetyczny kod, ma pewien swój smak. To wie każdy, kto wyjechał kiedyś w życiu poza większe miasto i pojechał do miejsc, do miast mniejszych, gdzie w ogóle no to szkaractwo takie krajobrazowe i taka wszechobecna billboardoza i jakby taka ludyczność pewna po prostu kultury gdzieś się tam po prostu pleni. To, co ja mówię, nie jest w ogóle absolutnie jakimiś rozpoznaniami klasistowskimi. Jestem ostatnią osobą, która używałaby terminu prowincja w takim sensie, w sensie mając w myśli jednolitą resztę kraju poza dużymi miastami. Ale gdzieś tam to pewne rzeczy, które w dużych miastach są przykryte, gdzieś tam w mniejszych wychodzą bardziej na wierzch i gdzieś tam podobała mi się ta taki jednak apokaliptyczny pop na przedmieściach Tarnowa, jeśli pan dobrze mnie rozumie. Jest to po prostu chodziło o pewną konwencję, która też gdzieś tam w Czarnym Słońcu jest, takim po prostu no Disneylandzie, Disneylandzie polskiego imaginarium, no. Oczywiście rozumiem to jak najlepiej. Mieszkam na Śląsku, który w ogóle jest prowincją wobec Warszawy jako taki, a mieszkam przecież w nie największym mieście tego regionu. Słyszę tutaj od realizatorów, że... Ale w pięknym mieście. A tak, absolutnie, to tego jakby nie zaprzeczę. Natomiast tak, słyszę od realizatorów, że powinniśmy powoli zmierzać ku końcowi, ale ja jeszcze chciałem jedno, no maksymalnie dwa pytania panu zadać. Proszę bardzo. Mianowicie, oprócz tego, że jest pan pisarzem, to jest pan też scenarzystą, czyli jakby pracuje pan generalnie w fikcji, tworzy pan ciągle fikcję, współtworzy pan fikcję, te seriale zresztą były bardzo, bardzo popularne. To jest ucieczka, jakby to działanie w fikcji, w przestrzeni jakby wymyślonej, wyobrażonej, ono jest ucieczką od rzeczywistości, zwłaszcza teraz na przykład, czy raczej jest przeciwnie, czy jest jakby skokiem, jakby głową naprzód w rzeczywistość? To znaczy ja byłem zawsze gdzieś tam osobą, która komfortowo się czuła przebywając na słodkim zapleczu własnej głowy i stąd wymyślanie fikcji jakby przychodzi mi dosyć łatwo, ale też ja mam takie ambicje pisarskie, taki temperament, że mnie nie interesuje po prostu wymyślanie sobie rzeczy nieistniejących, tak samo jak nie interesuje mnie po prostu proza tam kostiumowa, czy nie interesuje mnie cofanie się w czasie. Mnie interesuje tu i teraz, interesuje mnie teraźniejszość i próba jednak zrobienia zdjęcia temu, co mnie otacza, bo też wiem, że jeśli tego zdjęcia nie zrobię, to ja się nie skomunikuję z moim czytelnikiem, a ja też piszę po to, żeby się z tym czytelnikiem skomunikować. Także gdzieś tam tak naprawdę to leży po środku. Mhm. Rozumiem stąd, że uważa pan zaangażowanie pisarza, taką kategorię, jako jakby coś oczywistego, że jednak nie jest tak, że pisarz może sobie pozwolić na coś w rodzaju takiego ekskluzywizmu na przykład, o którym czasem mówi, rozmawiałem niedawno z panem Szczepanem Twardochem, on uważa, że jego jedynym obowiązkiem jest generalnie pisanie książek, jakby i zapłacenie podatku i koniec jakby na tym. Ale Twardoch bardzo się chętnie i namiętnie wypowiada też przecież od nas w sprawach politycznych, tym bardziej jeśli właśnie dotyczą one Górnego Śląska, tak, więc jakby no to, znaczy ja może rozumiem, o co mu chodziło, bo ja jestem ostatnią osobą, która by twierdziła, że wszyscy mają robić tak, jak ja robię. Ja nie mam, czuję żadnych tutaj w ogóle plenipotencji, żeby nakładać po prostu obowiązki na innych autorów, bo ja za innych autorów nie odpowiadam. I ja nie uważam, że to, co jak ja się zachowuję, czy jakieś po prostu moje różne decyzje, wybory, czy jakby mają być wzorcem postępowania dla innych autorów, bo każdy niech po prostu robi sobie tak, jak uważa. I ja nie będę oceniał nikogo, chyba że o ile ktoś się nie dopuści jakiegoś jawnego, ewidentnego skurwysyństwa, ale tak to po prostu to jeśli o to chodziło Twardochowi, to ja się z nim zgadzam, to o takie pojęcie obowiązku.
dla mnie to zaangażowanie jest naturalne ze względu na to, że ja mam konkretne poglądy, konkretny temperament i te pewne poczucie takiego po prostu, że przy mojej rozpoznawalności w Polsce, przy moich zasięgach w internecie i tak dalej, moim obowiązkiem jest zabierać głos. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, to no, ja bardzo nie lubię politgramot, tak? Bardzo nie lubię takiego myślenia, że literatura ma być jednoznacznie zaangażowana w takim w ogóle, że tak powiem, w takim pojęciu zaangażowania, jakiego używano w połowie XX wieku. To trochę nie o to chodzi, żeby pisać kolejne wersje, jak hartowała się stal. To chodzi o to, aby literatura ma taką cudowną właściwość przez to, że trzyma przy sobie czytelnika bardzo, bardzo długo, że wymusza na nim skupienie i wymusza na nim pewien moduł otwartości, to po prostu literatura może sięgnąć do człowieka bardzo głęboko i po prostu sprawić, że może zredefiniować swoje spojrzenie na pewne sprawy, zastanowić się nad pewnymi rzeczami i przypuścić, włączyć w sobie pewną wątpliwość, włączyć w sobie pewne kwestionowanie, bo dla mnie na przykład największą wartością intelektualną i duchową w życiu jest nieustanne kwestionowanie. Jak to mawiają buddyści, na których jeszcze raz się powołam, jeśli spotkasz kiedyś na swojej drodze Buddę, to go zabij. Tak mawiał wielki mistrz Dogen, wielki mistrz Zen z XIII wieku i tego bym się trzymał. I literatura potrafi sprawić, że człowiek zacznie pewne rzeczy kwestionować, a taka literatura nie może być łopatologiczna. Czarne Słońce jest książką brutalną, prostacką, napisaną w określonej konwencji, ale wydaje mi się, że nie jest książką łopatologiczną. I jak najmniej takich łopatologicznych książek bym sobie właśnie życzył. Od pisania łopatologicznie jest Facebook, co ja bardzo często na Facebooku robię. Mhm. No dobrze, to ostatnie pytanie. Czy ciągle Pana zdaniem, Panie Jakubie, dzisiaj potrzebujemy, bo rozmawialiśmy o dystopii, ale chciałem zapytać, czy ciągle potrzebujemy utopii, takiej klasycznym rozumieniu, takiej trochę jak tam Tomasz More już dawno, ponad 500 lat temu opisywał, takiej krainy wyspy szczęścia, na której panuje równość, sprawiedliwość, rządzący są roztropni, nikt się nie oddaje próżniactwu, bo tam chyba piwiarni nie mogło być. Czy Pan jakby uważa, że to ciągle nam jest potrzebne, że takie myślenie utopijne ciągle ma jakiś sens? Utopia kojarzy się trochę z miejscem z Czarnego Słońca, takim utopia się kojarzy z czymś, czego nigdy nie osiągniemy. Utopia kojarzy się z ogrodem biblijnym, nie? Kojarzy się z jakąś takim rajem przed grzechem pierworodnym. I te powroty do tego raju, do tej utopii, próby tego powrotu w historii ludzkości jak na razie się kończyły bardzo poważnymi katastrofami i ogromnymi zbrodniami. Wydaje mi się, że potrzebujemy myślenia więcej pozytywistycznego, umiejętności wyobrażenia sobie lepszej trochę wersji świata niż ta, którą mamy teraz i potrzebujemy na pewno więcej empatii, więc wyobrażanie sobie utopii jest znowu taką czynnością, w której zapadamy się w siebie i w jakieś po prostu swoje fantazje, a my chyba więcej potrzebujemy patrzenia dookoła, nie w ekran, tylko rzeczywiście dookoła i zwracania uwagi na drugiego człowieka. Nie umiem sobie wyobrazić lepszej puenty tej rozmowy, Panie Jakubie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie okazja, tak jak wstępnie organizatorzy festiwalu zamierzali, porozmawiać w realu. Bardzo też dziękuję. Mam taką nadzieję. Wszystkiego dobrego, czekam na Pana kolejną książkę i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę, pozdrawiam serdecznie Pana, dzięki, pozdrawiam całą ekipę festiwalu i wszystkich widzów, którzy nas oglądali. Dzięki.